Hej, cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Już od razu walka z pełzaczami. Jeb się. Jedziemy z drugim. Patyczkuj go, dobrze. Kurde, z drugim już nie dałeś rady. Człeku, ty kurde ich bij wszystkich naraz. Ty jesteś brezio, kurde, ty dasz ze wszystkim radę. Dobra. Wiem, trochę przesadziłem z tymi pancerzykami. Pozdrawiam tam pewnego gracza, widza, osobę. Nie będę mówił kto, będzie się pewnie domyślała ta osoba, o kim mowa. Ja ogólnie dzisiaj mi się z tą osobą przyjemnie rozmawiało, krało przy okazji. Ja bożeśmy sobie też zasięgnęli po FIFA 14. A tu sobie zagramy troszeczkę takich śmiesznych, ofensywnych meczy. No, beka fuj i tyle. Nieważne. Dobra, połowę już pełzaczy z tych wyczyściliśmy. Trzeba teraz wziąć się za kolejnych, bo tam jeszcze widzę dwóch, czterech, pięciu. Jeszcze pięciu pełzaczy. Niech podejdzie tu jedna kaleka, dobrze. O to chodziło. Trzeba te kaleki osobno wybijać. Ale patrzcie, te skubane biją i tak. Skubane i tak zadzierają. Dobra, cztery pełzacze. Nie, jeszcze więcej, sześciu ich jest. Uff, no. A widzicie jak padło? O, dostałem jeszcze chyba bonusa. Ten pełzacz się chyba tak zbugował, że reszta ekipy chyba nawet nie zwróciła na to uwagi. O, come on, chodź. Chodź. Jedziemy. Skilla ma się opanowanego w biciu. To bez problemu można takich cieniasów obijać w sobie. Dobra. Ja bym jeszcze poszedł do tego pełzacza. On jest tutaj taki samotny. Nie, w sumie. A nie, tamten zbugowany to jest. Dobra, come on, bijacz. Come on. Widzicie? Kurde, kozaki tak ze mną zadzierają, a ja mam procent 53. No to jeszcze tak trochę już jesteśmy OP, jeżeli chodzi o walkę takim mieczykiem, kosturem. Wezmę sobie te fajne cudeńka, które tak leżą. Co to jest? Żuwaczki pełzacza. One się kiedyś przydadzą na przyszłość. Do... Lol, co on podniósł? Nie kazałem nic. Aha. On podnosi coś, czego nie widzi. Ciekawe, co on podniósł zatem. To mnie aż nawet dziwi. Co? Dobra. Wybijajmy kolejne pełzacze. Ja bym to zapisał wręcz. Tylko może na tym. Na ten save numer 3 nie zwracajcie uwagi, bo ja sobie tam gram od nowa poza nagrywaniem. Jak mamy czas i ochotę. Dobra. Niech ten pełzaczo podejdzie. Ja mu taką serię zrobię, że on się zesra. Widzicie, już się spalił ze strachu. Dobra, ostatni pełzacz, czym mówicie? Nie, przedostatni. Niech tu podejdzie ta bestia. Mi się nieco... O, dobra, zjechany. Trzy dupy. No, mamy ten czar strachu. Kiedyś nam się może przydać, jakbyśmy stworzyli taką runkę. A zjadaj tego krzaczora i tego i kurde i chuj mu w dupę. Dobra, ostatni pełzacz. Come on! Oh yeah! Le, bandyta by mnie prawie załatwił. Ale ja mu się nie dałem, Dobra, wybijaj tego podkę i jedziesz tutaj zresztą, dobra. Około 10 pełzaczy było, dla nas żaden problem. My wszystko zjedziemy tutaj. Skórzony mieszek, miechu, co ty tam trzymasz? Za jakieś końsy dla nas? Masz 100, na bogato. Dobra, coś jeszcze? Sobie sprawdzę. Mam humor do nagrywania tego Gothica, to... Muszę korzystać, póki jeszcze mam czas. Bo ja tego Gothica nie skończę do końca sierpnia. To jest w ogóle niemożliwe. Musiałbym to na speedrunie przechodzić. To jest dla mnie choroba morska, kurde. Nawet gorzej bym powiedział. Lokomocyjna. No to nie, nie da rady. Nie dałoby w życiu rady. Musiałbym tą grę skończyć co najwyżej w grudniu. To jest dla mnie takie minimum. A najpóźniej tak już po nowym roku.
Więc mam jeszcze sporo czasu, żeby tą grę jakoś skończyć fajnie. Bo wiecie, nie chcę ją szybko kończyć, chcę ją skończyć tak zajebiście, tak profesjonalnie. No może profesjonalnie nie będzie teraz. Pełzacze wybite. Załatwione. Pełzacze są martwe. Bladwin tu idzie. Tego chciałeś, prawda? Zabiłeś pełzacza, żeby ściągnąć tu Bladwina. No, to teraz zrób to, co zamierzałeś. Spoci. No to jego czas też dobiegnie końca, bo ja tego skurwysyna mam zamiar zabić. Kozak! Zabiłeś pełzacze? Dobrze, ja zajmę się resztą. Zjeżdżaj! Nie tak szybko. Jeszcze tu jesteś? Musimy o czymś porozmawiać. Haha. Szukam Kruka. Tak. A co Kruk może chcieć od ciebie? Zaraz. Ty jesteś... To ty? To ty jesteś tym bydlakiem, którego szukamy. Co tu diabła robisz? Już dawno powinieneś gryźć ziemię. Zapraszam. To już nie raz. Nie udało się żadnemu z tamtych nierobów. Ale koło mnie nie przejdziesz. Tu kończy się twoja podróż. Zapraszam. Jak już wspomniałem, szukam Kruka. Ty się dla mnie nie liczysz. Zabiję cię. Wygrałem każdą walkę. Nie ze mną. A już myślałem, że cię mam. A, ty psie! Zapraszam. Przetrwałem upadek bariery bez najmniejszego zadrapania. Taki jesteś, kozak? Wydaje ci się, że kto jest odpowiedzialny za upadek bariery? Aż ta atmosfera. Ty psie! Znowu? Nie możesz mnie pokonać. Jestem najbardziej zaufanym towarzyszem Kruka. Jego prawą ręką. Ha, prawą ręką chyba do walenia. Mu. Dobra. Nie sądzę, że był czas na starannie. O, tego już dobił, co powiecie. Ty psie! Tyle tylko umiesz powiedzieć. Dość. I tak się spóźniłeś. Chodź, zapraszam. Teraz go, kurde. No, zaraz go zmasakruję. No, będzie po nim. Obiecuję. Się postaram ze wszystkich sił, żeby go jakoś zmasakrować. O luju. O kurde, to ja może się jednak nie przygotowałem dobrze. Nie! No kurde, powinieneś stąd uciekać. Bo ja się nie przygotowałem. Nie mam ani kurde tej wytrzymałości zrobionej na full. No i tak walczyć nie będę. Ale kurde, jak tak Gothic ma się ze mną zamiar bawić, no to dziękuję bardzo, ale ja mu tak nie będę, kurde, dogodził. Goni mnie ten bydlak? Dobra, goni mnie z tym mieczem. Jeszcze się spotkamy! Dobra, chuj ci w dupę. Kurde, teraz jak ja mam mu uciec? On mnie będzie gonił w pizdu. No nie, no, nie dogonisz mnie, nie, no, w życiu. Jeszcze się spotkamy! No chyba, że będzie miał farta. Goni mnie, nie? Bo jakby mi nie gonił, to by schował ten miecz przeklęty. Dobra, odpuścił sobie. Ja mogę szybko, tak na szybko, bardzo szybko zjeść to. Wpierdol tą szynkę. Zapisz i jedziemy z tym koksem. Bo Bladwin to będzie taki bydlak, no, że łatwo z nim nie będzie, no. Dobra, gdzie ten kozak? A, on tu stoi i czeka. Nie ma sprawy. A, ja go wezmę od tylca. Chuj mu w dupę. Jeszcze zrobię brutalnie mu save'a, żeby się mógł poczuć zgorszony. No te... Ło! Stary. No człowieku, mogłeś się bardziej przygotować, no chłopie. A nie no, już bez przesady, ta gra co chwilę mi wydupia, nie wiem dlaczego. Nie znam powodu.
Dobra. No teraz to mnie wkurzyłeś. Jeb, jaki cios mu zadałem. Jeb, giniesz. Auje, się wypaliła pizdeczka. Widzicie? Ten kostur robi kosę. I to niesamowitą. Już chyba nie raz to mówiłem, ale no, trzeba powtarzać, żeby kurde wszyscy wiedzieli, o co kaman. I tyle z Bladwina. O, twoja główka. Bardzo chętnie. Klucz, o, fajnie. Rumu trochę ma. O, ile on ma złota, dzięki bogaczu ty. Dzięki tobie się już wzbogaciłem, chyba dwukrotnie w sumie. No nieźle, nieźle. Jeszcze to zapiszę, żeby mi kurde gry teraz nie wywaliło brutalnie. Nie wiem, co się dzieje. Co dwie minuty to mi grę wydupie. No, nie wiem, gra jest szalona. Dobra, już po Bladwinie, prawej ręce pewnego kruka. Dałeś temu bydlakowi nauczkę. Dobra robota. W takim razie rozejrzę się po okolicy. Widzisz, ja tu tworzę porządek. Nowy. Sprawiedliwy porządek. I pokój. To żadna tajemnica. Dobra, Bladwin nie żyje, więc mnie pewnie wpuści ten koleś. Poszło to do mnie wcześniej. Uwolnij, nie wolni. Sprawujesz tu jak. Wystarczy? Nie chcę tego oglądać! Dziękuję. Lepiej będzie, jak natychmiast uwolnisz niewolników. Słuchaj, nie mogę nikogo wypuścić, jeśli nie... Mówiłeś, że niewolnicy należą do Bladwina. Tak, ale wspominałem też, że nie mogę ich zwolnić bez pozwolenia Torusa. Jesteś z tych typów, którzy nawet nie pójdą się odlać bez pozwolenia, co? Dogadał mu. Uwolnij niewolników. Sprawujesz tu jakąś... Kurwa. To żadne. Nawet to mu nic nie da. Lepiej. Słucham. Dobrze. No, trzeba Torusa się zapytać. Taki wał. Dobra, okej, zrobimy tak w sumie. O, żyła złota chyba się dla mnie zwolniła. A, to już jest pusta. W sumie czekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Trzeba jeszcze teraz tego Torusa dopytać. Ale Bladwin już podzielił los Estebana, Franco. No, szajka bandytów się rozpada powolutku, a bezimienny bezwzględnie ich wszystkich wybija. Ciekawe, czy mógłbym... O. Bladwin nie żyje. Taka wiadomość nie powinna mnie ucieszyć. Ale Bladwin jest kolesiem, którego wolę widzieć martwym. No i dobrze. Co ty tam masz? O kurde, co on tu ma? Masakra, ale my nie mamy tyle siły, żeby to uciągnąć. Więc wolałbym bardziej handel, żeby się nieco bardziej obłowić. Co tu za miecz? Jakiś taniec śmierci. O luju. Ciekawy. Nie, ale sprzedajemy. Żeby się obłowić, rzecz jasna. To jest nasz jedyny cel. Żeby się właśnie obłowić. Do woli. No już mamy 3,5 kafla. To jesteśmy naprawdę naprzód i to niesamowicie. To jakiś jeszcze pierścień. To jest ten Laresa, który trzeba oddać. O to jak wrócimy. Żelaznej skóry. Sprzedamy mu, żebyśmy mieli te 3,5 kafla. No jesteśmy już naprawdę z kasą mega do przodu. Ciekawe, o, główka jest bezcenna, więc my jej nie będziemy sprzedawać. Jeszcze pomyśl, że jesteśmy jakimiś, kurde, psycholami. Kolejny mieszek, a w niej ile? Gdzie ten mieszek? Tu jest. O, kamień runiczny, fajnie, 25 sztuk. Zawsze coś. Dobra, no teraz idziemy się tego Torusa zapytać, czy nam wyrazi zgody na... uwolnienie tych niewolników, chociaż wątpię. Co zamierzasz zrobić? Słucham? Bladwin nie stoi ci już na drodze. Zastanawiam się, kto będzie następny. Kruk? A może ja? Boisz się? Nie boję się walki. Jedynie konsekwencji twoich czynów. Ten obóz to wszystko, co mamy. Nie udało się tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Ale zadziałało, a każdy kolejny zabity oznacza coraz większy rozłam. Jesteśmy bandytami, pariasami, pogardzanymi wyrzutkami. Dokądkolwiek pójdziemy, będą nas ścigać, zamykać w więzieniach i zabijać.
Nie ma dla nas ani lepszego miejsca, ani lepszego czasu. Czego więc chcesz? Ci ludzie potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi. Kto ma to zrobić? Ty? Ktoś, kto nie potrafi usiedzieć na miejscu? Dlaczego więc nie zostaniesz przywódcą obozu? Dobrze, ale co z Krukiem? Kruk niedługo będzie miał inne kłopoty. Ja już o to zadbam. Upewnij się, że więźniowie mogą swobodnie opuścić obóz. Dobrze, zajmę się wszystkimi strażnikami na zewnątrz. Proszę. Jedyny w swoim rodzaju Torus ruszył po rozum do głowy i chce mi pomóc. Widzicie? Kurde, ten to chociaż ma jeszcze mózg. Nieotumaniony, rzecz jasna. Dobra, to teraz tak, wracamy się. Tamten będzie miał przefasolone, jeżeli będzie do mnie fikał. Jeszcze save'a zróbmy, właśnie. Jeżeli będzie fikał, to ja go ubiję bez żadnego gadania. No i po prostu wypuścimy tych niewolników. Jeszcze tą rybkę podniosę. Kruk już za chwilę w tym odcinku będzie miał przerąbane. Przecież widzieliście, jak Bladwina zjechałem, Estebana, Franco, Seniana, no. Oni dla mnie nie sprawiali żadnego problemu, więc myślę, że Kruk będzie też moim najmniejszym problemem. Wypuść ich już. Sprawuj! Rozmawiałem z Torusem. Masz uwolnić niewolników. Dobrze, jeśli tak sobie życzy Torus. Żadna wielka sprawa. Zastanawia mnie, dlaczego wydał taki rozkaz. A co cię to obchodzi? Ale nie płacą ci za zadawanie pytań. Dobrze, dobrze, widzę, że nie mam już kogo pilnować. Idę zjeść trochę tej smacznej zupy. Pierdolę nawet matkę, kurde. Dobra, wypuszczamy tych bidoków. Dobra, koniec kopania. Ej, ty! Starczy. Czego chcesz? Jestem... Aha, dobra. Ej, ty! Małomówny. Niestety, jeśli będziesz czegoś potrzebował... Ciekawe. Jakiś Patryk. A to on. Spoko. Przybywam tu z polecenia magów wody, aby cię uwolnić. Naprawdę? Niby czemu miałbym ci wierzyć? Chcesz się stąd wydostać? Pewnie, że chcę stąd uciec, ale... Przysłał mnie Watras. Jeśli to cię nie satysfakcjonuje, to nie będę się narzucał. Możesz tu zostać, jeśli bardzo chcesz. Dobrze, wierzę ci. Naprawdę? To było łatwiejsze, niż się spodziewałem. Dobra, teraz potrzebny nam plan. Ucieczka to ryzykowna sprawa. William próbował i teraz wącha kwiatki od spodu. Więźniowie to rolnicy i robotnicy. Ufają mi, ale nie zechcą ryzykować głowy. Chcesz, żebym załatwił ci ułaskawienie od Kruka? To nie byłoby takie złe. Ale to się nie uda. Jeśli jednak zajmiesz się strażnikami, to reszta może wykorzystać szansę. Dobrze, strażników biorę na siebie. Powiedz innym, żeby się przygotowali. Będzie ciekawie. No to będziemy mieli problem. Hej. Co słychać? Żyję i tylko to się liczy. Jeśli kiedyś będziesz chciał pogadać, jestem do twojej dyspozycji. Aha, pisało co innego, a powiedział co innego, no. Logika. Czekaj, jak chrząszcze. Niech się spalą w pizdu. Co wy tu, zwierzątka domowe hodujecie? Jak chrząszcze to już powinny dawno wyginąć. Czekaj, tam jeszcze jest jeden. No co wstajesz? Ja cię nie chciałem zabić. Co z tobą? Powoli nadchodzi koniec. Nie no wiem. Wiesz, nie majacz. Aha. Trzymaj się. Pomoc już nadchodzi. Dziękuję. Dziękuję za te kojące słowa. Masz tutaj. Wypij to. Gulasz. A gulaszu mówię. Zjedz trochę gulaszu. O, hip, hip. Dziękuję. Powinienem szybko odzyskać siły. Masz tu jeszcze. Dzięki. Czuję się jakby lepiej. Jak się trzymasz? Dzięki twoim staraniom czuję się znacznie lepiej. Wraca mi dawna siła. To się cieszę, że mogłem jakoś pomóc. Dobra.
To jednemu pomogłem. No cóż, najpierw trzeba będzie tego kruka się pozbyć. Aha, to jak już pogadałem z Patrykiem, to chyba mogę zresztą dodać, nie? Czego? Nie mogę, dobra, nie będę z nimi gadać. Save'a walniemy i ruszamy po kruka. Ja już jestem gotowy, pewny i zdecydowany. A ten czemu nie pracuje? Lol. Potrafisz ocenić moje umiejętności kopacza? Powiedziałbym, że jest urodzonym kopaczem. O, dziękuję. W końcu jakiś komplement. A ten nie wiem, czemu się zbugował. Nie pytam. No nic nie pytam. Dobra. Szykujmy się do tej ostatecznej walki w dodatku Noc Kruka, gdzie staniemy sam na sam właśnie z tym krukiem. A potem trzeba będzie uwolnić tych niewolników. Tylko najpierw jak zabijemy kruka, bo kruk to jest właśnie główne źródło władzy. Inaczej nie da rady. Dobra. Taurus przynajmniej pomyślał i wie, co chciał zrobić. Jest tu dwóch strażników, kuźwa. To się trzeba naprawdę masakrycznie przygotować. To jeżeli dwóch strażników, to się muszę naprawdę... Hej, spokojnie! Nie możesz wejść, więc zjeżdżaj! Z drogi. Muszę się widzieć z krukiem. Nikt nie może tam wejść! Kruk wydał wyraźny rozkaz! Masz. Dalej chcesz mnie powstrzymywać? Czy to... Bladwin? O rany, to jest... Tak. Nie, to znaczy... Możesz wejść! Przejąłem władzę w jego mózgu, Tomo, to piękną głową. No, dziękuję. Teraz możemy spokojnie... O luju, jaki tu trup. Nie wiem, co to się z nim działo. Nie powiem, to jest tragedia. Dobra, czyli jesteśmy już w głównym terytorium samego kruka. Tu mamy skrzyneczkę. O, akurat do 50 bryłek złota, jest. Przywołam tego mnóstwo. Tylko nie wiem, po której stronie teraz mam iść. A pójdziemy wszędzie, byleby coś znaleźć. Trochę tu strażników kruka. A jakby ich tak wybić, tak brutalnie, brutalną siłą... O kurde, to są zombie! Shit! Jezu! Ło! Trzeba uważać, bo oni tutaj... Kurde, zombie w gotiku. A w sumie wiedziałem, że są zombie w gotiku. Tylko wiecie, no... Z tymi zombiakami to nie ma lekko, no. Jeb, kurde. Kino, jak ostatnie szmaty. O, martwe ciało. Ciekawe, na co te martwe ciała. Zawsze coś, ale dużo jak spadają te zombiaki. Kurde, jakby ich się tu pozbyć w pojedynkę, bo jak mamy walczyć, kurde, w kilku naraz, to już jest trochę kiepsko. Powiem wam szczerze, ale mam już tutaj taki bardzo fajny ofensywny plan. Tak, mianowicie taki mój plan jest. Jak podejdą do mnie te wszystkie zombiaki, to mam zamiar je tak zamrozić na kość, żeby one się nie ruszyły. Dobra, więc zapraszam moje kochane, przemiłe stworzonka. Aha, zajebiście, to było na jedną osobę. Ja myślałem, że to będzie na kilka osób. Dobra, zrobiłem głupotę życia i czemu miałem w ogóle ognie z tą strzałą odpaloną? Nie no, fuck logic. Ta gra zaczyna mnie trochę irytować pod względem działania jej. No bo kurde, wywala mi grę wtedy, kiedy muszę wczytać grę. No to fuck logic. Dobra, trzeba będzie jakoś tu inaczej podziałać. Szykuj się do walki. Najpierw będzie jak tego zombiaka roztupcymy. No, ten już po prostu płonie jak taka
damska dziwka, albo męska, jak mówicie. No nie, i teraz pewnie znowu mi wydupi grę, nie? O! Wczytuję. Ale jestem zaskoczony. Ale kurde, no zabiło i już miałem level upa. No kurde. Jakoś te... Czekajcie, no trzeba będzie ich jednak osobno powybijać, bo... To nie da rady, będziemy tak, wiecie, wszyscy naraz. Dobra, tego zombiaka to ja sobie obiję bez problemu. No widzicie, on szybko upadł. No już. Ja już się za mnie chciał wziąć. Jaki cwaniak. Dobra, po nim. Teraz trzeba się zająć następnym. Niech tu podejdzie, no. O, widzicie, tacy są łatwi do zabicia. Najlepiej w pojedynkę, bo jak będziemy się wszyscy naraz wbijać. No, spłoniesz już. No. Dobra. Idealnie wręcz wyszło. Dobra, zostało dwóch ostatnich. Nie powinno być z nimi najmniejszych problemów. Tak przynajmniej myślę. Dobra, idzie. Idzie idiota. Kurde, popieprza jakby po zupkę chińską. Dobra. Ło, luju. Dobra. Bardzo fajnie go wykończyłem. Weź ty, no zapisz, bo ja się boję, że ten ostatni zamek może mnie udupić. A wiecie, wtedy wszystko stracone i od nowa wybijać te szajs saftwa. Jebut. Muszę go błyskawicznie ukończyć, bo wtedy on jest dla mnie już nijakim celem. No i widzicie? I widzicie, dobrze zrobiłem, bo ten koleś to po prostu no, chciał mnie zabić celowo. Dobra, ostatni zombiak. Chodź tutaj. Co lagujesz, gro? Dobra, ostatni. Ale no nie, ten ostatni zombiak to musi mieć farta chyba, nie? Żeby mnie tak udupiać. Nie podoba mi się to. W ogóle neguję takie zachowania zombiaków. Ale zaraz będzie po nim. No jaki fart. No trzech zombiaków, nie, nawet pięciu zombiaków zabiłem, a tego ostatniego już nie umiem. Taki wał. Czekaj, no. Trafię w tego zombiaka z czaru. O! Z takich fireboli to ja go już będę ciskał. O, i mana plus jeden. Dzięki wielkie. Dobra. Tak cię zjechałem z magii. Trzeba było to zrobić od razu w sumie. Jakiś zwój znowu. Miksturki. No i fajnie. Dobra, przeszukaliśmy. Ja myślałem, że są strażnicy kruka. No w sumie to byli strażnicy kruka, bo to byli już więcej. Sam kruk jest jakaś złota misa. Ciekawe, co ona oznacza. Ta złota misa, ale jest dużo warta, widać. Więc jak ją oddamy takiemu Halvorowi, to on nam chyba da, kurde, pizdu złota. I chyba tak będzie lepiej, jak to zrobię, bo no, na tym się idzie obłowić. Jakiś złoty talerz, no kurde, błyskotek w cholerę. Sorki. Dobra, te zombiaki to są już dla mnie niczym, w sumie. Zaraz zrobimy save'a. Przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Ja bym wolał to wszystko oczyścić, bo wiecie, wtedy mam pewność, że nic mnie już nie musi zaskakiwać bardziej. Otworzę sobie sakiewki 100 sztuk, a tu 25. No to już jesteśmy mega bogaci i wolałbym właśnie taką kwotę utrzymać, bo jakby cutscenka, więc się zamknę. Kruk się modli do swojej starej o to, żeby kurde osiwiał. Już jest siwy. Na ryju też. Co się do mnie... Kurde, ten chyba sobie sweetfocie zrobił. Selfie normalnie. Kurwa, z krzywym ryjem. No tak inaczej to muszę... Czy nie inaczej tego opiszę. Tylko w taki sposób. No, rąbany śmieć. I tam mi uciekł, nie? O luju, no to teraz mamy problem, bo nie wiemy, jak się dostać do kruka.
Teraz mamy poważny problem. No nie dostaniemy się, no nie da rady. Czym? O, dobra. Czyli jest gówno. Dobra, czyli teraz trzeba stąd uciec. No Kruk jak zwykle przechytrzył nasze plany. Ale jak już kurde go zobaczyłem, to wiedziałem, że on już słabnie. On już po prostu słabnie, bo to było widoczne, że on już nic nie może zrobić. No kurde, żeby jego kurde wzięło tak za kark, za kręgosłup, no. No cokolwiek, no kurde, luj zarąbany. Od razu się do magów wody kierujemy, bo to już jest znak, że to magowie wody coś muszą w tej sytuacji. Really? No kurde, nie, no już po raz kolejny mnie tak raz zrobiła ciula, no. No znowu mi wywaliła. Dobra, to jest Myxir. A ten biegł jak kurde, jak jakiegoś ryża zobaczył. Hej! Dobra, do Saturasa, bo to jest poważna sprawa. Jeśli chodzi o Kruka, wtargnąłem do siedziby Kruka. Co z nim? Przybyłem za późno. Na moich oczach zniknął w świątyni Adanosa. Co? To tragedia! Dlaczego nie wyruszyłeś za nim? Nie mogłem iść za nim. Zablokował bramę od wewnątrz. Muszę pomyśleć. Ciekawe, jak Kruk dostał się do świątyni. Co zrobił, zanim przeszedł przez portal? Wypowiedział zaklęcie przy bramie. A przedtem? Otworzył grób. Wiem, że musiał odprawić jakiś rytuał. Rytuał? Tak, właśnie to! Obawiam się, że Kruk zyskał moc strażników umarłych. Zdobył wiedzę na temat świątyni od ducha. Musisz udać się do Myxira i mu o tym opowiedzieć. No, dobrze, stary. Jeśli zobaczymy. Dobrze. Nie ma sprawy. Niech cię... Dobra, kij ci w oko, kabanosie. Teraz się do Myxira kieruje i on nam wszystko powie, wyśpiewa. Masz jakieś wieści? Fascynują mnie. Szkoda ich przy... To w sumie pominę, bo to nie jest ważne. O ile wiem, budowniczy dum. Jak gdzie? Przysłał mnie Saturas. Kruk dostał się do świątyni i zamknął za sobą portal. Saturas uważa, że swoją wiedzę o świątyni Kruk uzyskał od ducha. O, Adanosie! Kruk musiał przyzwać ducha najwyższego kapłana, Kardimona, aby dowiedzieć się, jak wejść do świątyni. Według zapisów, grób kapłana znajduje się w jaskiniach pod fortecą. Będziesz musiał zrobić tak samo, ale nie możesz już spytać Kardimona. W zachodniej części doliny znajduje się grób wodza Quahodrona. Będziesz musiał go odnaleźć i przebudzić Quahodrona. W tych inskrypcjach zapisano, jak wyznawca Adanosa może przywołać ducha. Myślisz, że to może się udać? Przeczytałem wiele sprzecznych informacji. Na przykład inskrypcję Iberiona, przywódcy Bractwa Śniącego. Ale wierzę w każde słowo autora tych zapisów. Mówisz poważnie? Chcę, żeby sprawdzono każdy zakamarek. Nawet jeśli istnieje jedynie cień szansy na spotkanie jednego z budowniczych, musimy go wykorzystać. Kruk tak właśnie zrobił. Zgoda. Co mam zrobić, jeśli chcę przyzwać ducha? Znajdź grobowiec Quahodrona na zachodzie doliny. Przyzwij ducha, wypowiadając słowa strażników umarłych, które tu spisałem. To wszystko. Teraz musimy znaleźć jego grób. Powodzenia, synu. Synem mnie nie nazywaj, bo kurde, dam ci po papie i przestaniesz mnie tak nazywać. Dobra, czyli wskazuje to wszystko na to, że tam będzie ostatni piedestał do położenia tego kamienia ogniskującego i w sumie zadanie mamy wykonane. Jedno.
Na ile? O, właśnie, teraz możemy chyba dać radę z takimi jaszczurami. Bez problemu. No widzicie, szybko się go pozbyłem, ten mi prawie nic nie zadał. Jaki walczator ze mnie, że normalnie nic mi nie zrobił w sumie. Dobra, czyli to tutaj się kierujemy, zróbmy save'a, bo ja normalnie się martwię, co to dalej będzie. Mieliśmy już się do kruka dostać, ale niestety przypomniałem sobie, że on jeszcze gadał z duchem, więc... No to jest to nasze zaskoczenie, dobra. A ile w niego musiałem wywalić, żeby to cudo zdechło? Dobra. Najwyżej poszło to stąd. Okej, dobra. Idziemy dalej. A im dalej, tym szybciej to wykonamy po prostu. Dobra, tu jeden jaszczur. Miejmy nadzieję, że tylko jeden. O, trochę mnie obił. Ale potkę też by nie zaszkodziło wypić. Tu jakaś potka. A to jest całkowita regeneracja. Coś jeszcze? Ja myślałem, że mnie coś dodatkowo goni. Dobra, idziemy dalej. Save'a walni, bo ja mam ciary, co to dalej będzie. Słyszałem zębacza. No, jak nic. O luju. Ledwie. Jezu, to już jest ledwie. Wypij to, dobrze. Kurde. Przecież to nas dałem radę dwóch na jednego, ale to strasznie ledwie. Przecież już bym zginął tam. No fajnie, jeszcze jednego save'a, bo... No mówię, ciary mi przechodzą, co to dalej będzie. Jeszcze mi za chwilę może ork wyskoczy, kurde. O, dobra, to ja, kurde, padziebie. A, które mi gówno zrobiło. Dobra, możemy iść tam dalej. Sprawdzę, czy coś tu jest. Jest jakaś skrzyneczka. O, banalna do otworzenia. Jakaś kamienna tablica. Na przyszłość ją zatrzymamy. Tylko dalej jest ta muzyka, która mnie irytuje nad wyraz. O luju. O kurde. O ku... Ej, ten to mnie zabił na hita i to... OP. Kurde. Ani litości, ani nic. Tylko od razu mnie tak z kuszy pojechał. Taki mój. Dobra. Tego śmierdziela to się zabije. Dobra, bez problemu. Jak ja teraz się tam dostanę, no? Co, magią? Co ja tu jeszcze mam? No dobra, z Firebola może go wykurzę. Tylko co mi to da w sumie? Dobra, jest, jest sobie. Ani mi to nie wyceluje, ani nic. No i patrzcie, jakie to jest dziadostwo. I jeszcze raz muszę teraz to ubijać. Takie dziadostwo. Czy mam ja zabić tego kretyna orka? Zaraz coś skombinujemy, spokojnie, rozczoprawa. No, pogryzł mnie trochę, bo... no, pogryzł mnie trochę i nic mu to nie dało w sumie. Wiemy, mamy many. 78, to już jest naprawdę dobrze. Idziemy coraz wyżej z tą maną. A im dalej, tym po prostu już lepiej. Dobra, no i muszę teraz... A może z łuku tak bym poszczelał, nie wiem, no. Cokolwiek bym zrobił, to... I tak może to nie wyjść. Przyzwę sobie tego... O! Golema! Golem teraz pomoże. Dobra, ale ty luju zarąbany! No patrz, zabił mnie! Co za śmieć! I zdrajca! Jaka za... Nie no, to jest dopiero mózg. Szkoda gadać nawet. Dobra, nie będę marnował czasu.
Wychodzi na to, że powinien skończyć odcinek. Mam wrażenie, że chyba jeszcze nie dojdę tak szybko do kruka, jak to się wydawało. Muszę się pomęczyć najpierw. No chyba, że ucieknę tym orkom, no. Każda kombinacja jest dobra, dobra. No, sprintuj, sprintuj! Jedziesz, kurde. Przesprintujesz ich. Ło! O, tylko mnie chapnął. Tak naprawdę, nic więcej. Czemu mnie gonisz? Czekaj, ja zaraz sobie z tobą pogadam. Patrz, ja wiem czemu, czekaj, no i właśnie teraz zrobiłem największy błąd życia, bo muszę zdjąć pancerz bandyty, dobra, no chyba wszystko już w sumie wyjaśnia, dlaczego właśnie mi się nie udało, no bo trzeba założyć strój maga. Taką, żebym głupotę odwalił w sumie. Dobra, no. Teraz wyglądam lepiej. Dlatego tak mi jakoś śmierdziało. Zaśmierdziało mi tym, że koleś zaczął po prostu mnie atakować. No, a ja miałem strój bandyty. Dobra, teraz trzeba im uciec i to bardzo szybko. Na takim faście. No nie, opalmę się zablokował. Co za żyd. No, nie, no ja nie wierzę w niego, no bezio. Kurde, musiał się od drzewko zablokować. Taki wał. Dobra. Jeszcze raz to trzeba zrobić. No człowieku, daj mi szansę i zrobisz to bezbłędnie. Dobra. Bardzo fajnie. I teraz masz im uciekać. Kim mnie to obchodzi? Chyba, że podejdziesz do niego. O, tak zrobimy. O luju. Nie, to za duże roboty, nie będę się z orkami bił. Dobra. Idiota zrobił chyba naj... No zabił mnie! No nie, no teraz to już się wkurzyłem po prostu. Nie no, luj zarąbanem miał szczęście i tyle. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. Zaraz się wkurzę, to skończę odcinek. Dobra, pochapał mnie. Ja mu podziękowałem za współpracę. Teraz to kurde. No teraz albo nigdy. No czemu nie on nie biegnie od razu, kiedy ja chcę, żeby biegł? Dobra. Dobra, ucieknę mu. Jest, uciekłem. Dobrze, teraz kurde popylaj. No nie, ten się jeszcze w krzaki musiał zablokować. Gonią mnie dalej? Te łby. Weź ty to zapisz. Bo nie chcę się 5 razy już tam pojawiać. Dobra, chyba orkowie sobie już na to odpuścili. Świetnie, mogę z tym typem pogadać. Hej, ty! Co tutaj robisz? Co ja tutaj robię? Do diabła! Co ty tutaj robisz? Osiedliłem się w najbardziej odosobnionej części wyspy, ponieważ potrzebowałem trochę spokoju. Wojna domowa, nachalni bandyci, hordy orków u progu mego domu. To nie dla mnie. Już nie. Miałem dość tego całego szaleństwa. Jest tu trochę orków, ale wcale nie tak dużo. A innych ludzi? Chwała niech będzie Innosowi, ani widu, ani słychu. Aż do dzisiaj. Szukam kamiennych tabliczek. Nie znalazłeś może jakichś? No cóż, znalazłem. Ale nie oddam ci. To jedyne, co mam tu do czytania. Nie rozumiem jeszcze wszystkiego, ale potrafię rozszyfrować większość z nich. Daj mi to. Jeśli chodzi o te kamienne tablice... Mam ci pokazać, jak je odczytywać? Ale nie oddam ci moich. Musisz załatwić sobie własne. Kurde, to kapało trochę. No i? Jak się żyje jako wyrzutek? Wszystko zrobiłem sam. Moją broń, narzędzia, szałas... Po prostu wszystko. A przybyłem tu nie mając nic, oprócz dobrego humoru. Jednak czasami... Tak? Czasami żałuję, że nie wziąłem żadnych ubrań. Nie mam pojęcia o tkactwie czy wyprawianiu skór. A noce w tej części wyspy nie są szczególnie ciepłe. Mam dla ciebie jakieś ubranie. Serio? Dawaj, zobaczymy czy pasuje. Aha, nie mam. Świetnie. Najpierw robisz...
Później ci załatwię. Najwyżej ci może kupię jeszcze. Kupię jakiegoś spela w Lumpeksie i będziesz miał. Dobra, nie będę go okradał, bo jeszcze pomyśli, że co ja tu jakiś kurde. O! Jest! Gdzieś tu musi być niedaleko piedestał. Gdzieś niedaleko. O Jezu! Oluju. O, dobra. Jak cieniostwór, to już jest koniec świata w sumie. Nawet z tym typem nie będę gadał. To tylko pogadasz i stracisz czas. Kurde, cieniostwór. No kto by pomyślał, że się pojawi coś takiego jak cieniostwór. No gdzieś bliżej jest ten piedestał, no. Dawać mi go tutaj. O, stoi sobie tutaj. No hej, a ja poszedłem na śmierć. No, przybliż się, no. Patrz, no jak się przyblokował do tego drzewa. Dobra, teraz tak. No i obudziłem przy okazji tego cienia. O, lud! Obudziłem się martwy, super, tepłem się martwy, nie? Magowie się pewnie zdziwili, co się stało? Kurde, on się tepnął, ale nagle martwy. Nie no, faglogic. Kurde, tego cienia stwora to ja powinienem dawno już stąd wygryźć. No, fajnie, że magia nie pomogła. O, dobra. No nie, no to już jest za brutalne, człowieku, kurde, cieniostworze właściwie. Co ty ze mną robisz? No to jest katastrofa. Nawet taki cieniostwór mnie jedzie. No to jest ciężko w sumie. Bardzo. Dobra, szybko, 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 szybko. Połóż to. I uciekaj, 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 uciekaj! No nie, ten jeszcze się musiał w krzaki. Dobra, super. W samą porę. I powiem wam szczerze, wolałbym skończyć ten odcinek i mieć już to za sobą, bo naprawdę jest ciężko. I powiem wam szczerze, że na następnym odcinku już bardziej byśmy mieli więcej czasu na przygotowanie się do znalezienia grobowca Quahodrona. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał odcinek, sorki za te cięcie, ale to grę mi wywalało. Możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Zapraszam na następne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Joła.